Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Siostry i bracia, Bóg po to człowieka stworzył na tej ziemi, by człowiek Boga szukał, poznał, ukochał i zjednoczył się z Nim przez miłość. Mamy zatem, bo ludźmi jesteśmy, trzy zadania: szukać Boga, poznać Go i ukochać. Kluczowe w tym wszystkim to jest poznanie Boga, bo szukamy Go nie tak po prostu dla samego znalezienia, ale dla poznania. Jeżeli Boga poznajemy, to wtedy w taki automatyczny niemal sposób rodzi się, musi się zrodzić miłość. Ale odwrotnie, kiedy nie poznamy Boga, to nie możemy liczyć na jakąkolwiek miłość, bo proszę powiedzieć, w jaki sposób niby ktoś miałby kogokolwiek pokochać, kogo by wcześniej nie poznał. I chciałbym, byśmy przyjrzeli się w tym kazaniu postaci, o której śmiało można powiedzieć, że był to ktoś, kto szukając Boga znalazł Go i poznał Go. I tym kimś jest postać Jana Apostoła. Janowi Apostołowi przypisywane jest autorstwo 5 ksiąg Nowego Testamentu. Ewangelii, czytaliśmy jej fragment dzisiaj, 3 listów. I Apokalipsy. Drugie czytanie to właśnie fragment Apokalipsy. Jednocześnie tradycja uznaje, że Jan Apostoł był najmłodszym spośród apostołów. Kiedy widzimy jakieś wizerunki Ostatniej Wieczerzy, to łatwo możemy wśród siedzących apostołów wskazać Jana Apostoła, bo zwykle wszyscy apostołowie i sam Jezus to brodaci mężczyźni, jedynie Jan jest bez brody, żeby pokazać jego młody wiek. Jednocześnie innym kluczem do znalezienia na jakimś wizerunku Ostatniej Wieczerzy postaci Jana Apostoła jest jego bliskość wobec Jezusa. Jest to odbicie świadectwa Ewangelii, w którym czytamy takie słowa:
Jeden z uczniów Jego, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na Jego piersi. I tu jest też to takie piękne sformułowanie. Uczeń, którego Jezus miłował. Tak Jan w swojej Ewangelii określa samego siebie. I wszystko to świadczy o takiej bliskości, zażyłości między Janem a Jezusem. Jan był blisko Jezusa i bliski był Jezusowi. Można powiedzieć, mamy przykład pięknej przyjaźni. Ale też pójdźmy krok dalej, bo później, kiedy pojmano Jezusa, to ten najmłodszy, ten gołowąs, okazał się najodważniejszy i najwierniejszy. Wszyscy uczniowie uciekli. Piotr zaparł się po trzykroć Jezusa, a ten najmłodszy został. To jest jedyny spośród uczniów, którzy byli świadkami śmierci Jezusa na krzyżu. Były kobiety, one zawsze są odważniejsze. Szacunek dla wszystkich kobiet. Ale z mężczyzn, prawdziwy mężczyzną okazał się Jan. I przypomnijmy sobie ten testament Jezusowy z krzyża, gdzie Janowi daje Maryję, by się nią opiekował. Jednocześnie Maryi daje Jana, by mu matkowała. To wszystko znowu bardzo mocno świadczy o tej bliskości, zażyłości. Tu nawet można powiedzieć, że przez tą adopcję swojego rodzaju Jan stał się członkiem rodziny Jezusa, albo odwrotnie, Jezus stał się członkiem rodziny Jana. Dlaczego mówię o tej bliskości, o tej zażyłości i przyjaźni? Otóż po to, żeby teraz w takim kontraście pokazać rzecz dziwną. Oto ten sam Jan przeżywa ileś lat potem na wyspie Patmos, gdzie jest zesłańcem, więźniem, przeżywa wizję. Wizję, w której objawia mu się Jezus, ten jego przyjaciel, ten bliski jego. I co się dzieje? W Apokalipsie Jan zapisuje to wydarzenie w taki sposób. Kiedym go ujrzał, Jan Jezusa, kiedym go ujrzał, do stóp jego upadłem jak martwy. Czy to nie dziwne? Jan tak bardzo znał Jezusa. W takiej zażyłości był. Był tym umiłowanym uczniem. Spoczywał na jego piersi. Ale widać, nie znał go jeszcze prawdziwej do końca. Nie znał całej prawdy o Jezusie. Kiedy Jezus objawia mu się i objawia mu kolejną cząstkę prawdy o sobie, kiedy uchyla całą chwałę swojej boskości, to Jan jest jakby ścięty z nóg. To tak jakby to wszystko, co było do tej pory doświadczeniem, zostało może nie tyle przekreślone, ale staje się mało ważne wobec tej prawdy, którą odkrywa w tym momencie. I co z tego wynika? Z tego wynikają dwie prawdy dla nas. Przede wszystkim, bracia i siostry, sami bądźmy pokorni w poznawaniu Jezusa. Jeśli już coś wiesz na temat Jezusa, to się ciesz. Ale pamiętaj, że to, co poznałeś, to jest taka tycia cząstka tego, kim jest Jezus. Kawalątek. Bo nie ten rozum, nie ta głowa, nie ten rozmiar. I ja nie mówię tutaj jakoś szczególnie do was, bo to mówię do wszystkich, do siebie, do każdego człowieka. Święty Tomasz z Akwinu był prawdopodobnie, jeśli nie na pewno, największą umysłowością i teologiem Kościoła we wszechczasach. Błyskotliwy umysł, autor cudownych dzieł na temat Boga. I ten teolog, ten mocarz rozumu, twórca tylu dzieł, pod koniec swojego życia doświadczył takiego mistycznego spotkania z Jezusem. Bóg mu się objawił. I po tym objawieniu święty Tomasz powiedział, że wszystko, co on napisał, a pisał cudowne rzeczy,
Ale wszystko w porównaniu z tym, co on zobaczył, że to wszystko to słoma. I od tego momentu nie napisał już żadnego zdania. Druga prawda, chyba ważniejsza, to jest zrozumienie, w jaki sposób tak naprawdę poznajemy Boga. Bo ważny jest tu wysiłek, nasze zaangażowanie, praca, ale to nie jest ta ścieżka. Boga poznajemy w inny sposób. To Bóg sam objawia siebie człowiekowi. Sam daje się człowiekowi poznać. Kiedy chce, jak chce i ile chce. Dlatego najważniejszą modlitwą chrześcijanina, śmiem tak twierdzić, jest takie ludzkie wołanie do Boga: daj mi się poznać, Boże. Objaw mi siebie. Miejmy tego świadomość, choćby w czasie czytania Biblii. Bo to nie jest tak, że w tej Biblii jest gdzieś tam zawarta, ukryta jakaś prawda, a my musimy ją znaleźć, odczytać, wydobyć, no i poznać, zapamiętać. To jest inna droga. To jest tak, że ten Duch Święty, który był natchnieniem dla tych, którzy pisali poszczególne księgi Pisma Świętego, teraz jest natchnieniem dla tych, którzy odczytują te księgi. Bóg towarzyszył swoim duchem tym, którzy pisali, i towarzyszy teraz swoim duchem, swoim działaniem, którzy te słowa Pisma Świętego odczytują. Nie litera, ale duch jest najważniejszy. I tej prawdzie daje świadectwo samo Pismo Święte w zakończeniu Ewangelii Łukasza. Jest to napisane tak. Wtedy Jezus oświecił ich, czyli apostołów, umysły, aby rozumieli Pisma. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. Co to znaczy? To jak było wcześniej? Wcześniej było Pismo, była Biblia, były księgi święte, byli apostołowie, było ich zaangażowanie, ich żarliwość religijna w odczytywaniu tych ksiąg, ale nie przychodziło zrozumienie, albo było tycie. Dopiero kiedy Jezus oświecił ich umysły, mogli zrozumieć, właściwie pojąć to, co czytali. Zrozumienie przyszło wtedy, kiedy Jezus ich oświecił. I to dokładnie można odnieść do naszego życia. Dokładnie. Jest Biblia. Jesteś ty. I jest, mam nadzieję, twoja gorliwość w czytaniu Pisma Świętego. Ale to nie wystarczy. To nic nie da, jeśli z góry nie przyjdzie Boże światło, objawienie, natchnienie. Wtedy zrozumiesz właściwie to, co czytasz. Dlatego raz jeszcze proś pokornie Boga o natchnienie, o objawienie. Wołaj o to do Boga i módl się o to. To jest najważniejsza modlitwa chrześcijanina. Bóg daje się poznać, ale kiedy chce, jak chce i ile chce. Pamiętaj jednak, że On chce, byś Go poznał. Gdy będziesz szukał, pozwoli się znaleźć. Amen.